najstarsze w Hiszpanii wesołe miasteczko. Diabelski młyn, który... samoloty, które wożą ludzi od 1928 roku. Nie mogłam być na obronie doktoratu kolegi. Dlaczego? To jest tam z innym miejscu. Smuteczek. A obronię go wspaniałym stylu rozprawy doktoratu. Pozdrawiamy. Jest autorem książek, w których też piszemy jako członkowie zespołu. Więc fajnie, że kolejny doktor zasilił nasze grono. Jesteśmy właśnie na Pibidabo, to jest najwyższy szczyt w Barcelonie, najwyższa góra tutaj. I jest ciekawe miejsce, jest tutaj mroczne, wesołe miasteczko, jedno z najstarszych na świecie, tak naprawdę wesołe miasteczek. I można tu spotkać klasyki jak Diabelski Młyn, czy po prostu karuzela z konikami, którą chyba każdy zna z filmów lat 50-tych, 60-tych. Bo podobno rzadko kiedy są tutaj ładne widoki i dość często góra jest tam głą, a dzisiaj po prostu możemy cieszyć oczy naprawdę konkretnym widokiem na całą Barcelonę. Wyjmujemy bilety na atrakcję, na karuzelę. Taki widok. Tego się nie spodziewałem w sumie, że będziemy tak oglądać tutaj Barcelonę. Naprawdę fajnie, ale jest to mrocznie bardzo. No, jak w horrorze. Może było nagrać jakieś po prostu piła 8, piła 10, która dzieje się w Barcelonie, najwyższym szczycie Barcelony. Tuż. Taka muzyczka mroczna. U podnóży kościoła. Gra. Muzyka jest. Jest taki tryb śmieszny, to też ci pokażę. Się gra w Call of Duty. Jest taki tryb w wesołym miasteczku. Takim starym się taki klaun zabija. No to właśnie jesteśmy tak, w nim. Właśnie tak to wygląda mniej więcej. Jest tu zdecydowanie wszystkiego za dużo w jednym miejscu. Trochę kiczowato. Ale jakiś urok w tym jest. Poczujcie klimat. Jesteście na najwyższym szczycie w Barcelonie. Na nim miasteczko i to jedne z najstarszych na świecie. Ponad 100 lat. Nad wysokim miasteczkiem jest kościół. Nad tym kościołem jest kolejny kościół. A nad tym drugim kościołem jest figura Jezusa, który przypomina tą z Rio de Janeiro, bardzo znaną. Dziwnie trochę. Wszystko w jednym miejscu, tak na kupie.
Aga gdzieś tam miał pan nogę w gipsie. My jak fizję widzimy jakiegoś człowieka w gipsie, stawiamy, czy ktoś mu nie włożył przypadkiem nogi na przykład, jak ma skręcony sasu, powie coś złego ogólnie. I co, nie masz takich rozkmin? Nie, jak widzę pana w gipsie, to mi jest go żal. Jak widzisz pana w gipsie, stawia się, dlaczego ma ten gips, czy to nie jest na przykład... Ten gips nie jest przeciwwskazaniem dla niego? Ktoś mu go włożył? To było głupie? Nie masz tak? Nie masz to? Nie, smutno mi, że ma gips i nie może cieszyć się pełnią życia. Prawie jak w górach. Ale się genialnie to biegało po prostu. Wiesz, jesteśmy 15 minut od centrum. Od centrum? Barcelony? No, mniej więcej jest 15-20. To jest dżungla. Właśnie w dżungli byli. A tak naprawdę jesteśmy w super zurbanizowanym miejscu. Chodzimy najładniejszymi uliczkami Barcelony. To jest jedna z nich. Prosto z... Chibidabo. Właśnie, nie miałem wyrazu. A teraz wędrowaliśmy na chyba największym targu staroci w Barcelonie. Nie tuzinkowe, ze sprawą dachu. Jak rzeczy, które można tu znaleźć, a jest tu dosłownie wszystko. Widzę w ogóle, że Aga ma naturalny dar szukania fajnych rzeczy w takich miejscach, że ona mówi, patrz, zobacz jakie fajne spodnie, albo zobacz coś fajnego, tam nie wiem, w którą stronę mam patrzeć, a ona już po prostu z 50 metrów wszystko widzi, podchodzi, rzeczywiście całkiem dobrze to wygląda. Tylko przedstawiciel płci męskiej, wcale się tam nie odnalazłem, ale za to Agnieszkę. Ale nie, ja nie odnalazłam tego, czego chciałam, za to. Klasyczne ujęcie vlogowe. Idących ludzi. Z surfiaczem. To jest ta słynna katedra w Barcelonie, opisywana przez Falconer. Tutaj dzisiaj kończymy naszą wędrówkę. I tym pięknym akcentem kończymy dzisiaj spacery po tak zwanej klasycznej Barcelonie, tak to się nazywało? Tak, klasyczna Barcelona. A jeszcze może nam się uda wejść do knajpki, gdzie jest pokaz flamenco. Tapasy. No bardziej klasycznie hiszpańsko dzisiaj być nie może. No, także to by było na tyle, a może coś jeszcze będzie, zobaczymy.